tajemnicze, ataki akustyczne. Nowe doniesienia z USA, tajemnicze, ataki akustyczne. Władze USA badają sprawę. CNN informuje, że po serii tajemniczych ataków akustycznych na dyplomatów i agentów z CIA za granicą władze USA badają dwa takie potencjalne incydenty na terytorium Stanów Zjednoczonych. Do jednego z nich miało dojść w pobliżu Białego Domu. Po raz pierwszy nietypowe dolegliwości spowodowane prawdopodobnie atakami akustycznymi amerykańscy dyplomaci zgłosili w 2016 roku na Kubie. Od tego czasu do takich incydentów dochodziło także w innych krajach, szacuje się, że ucierpiało w nich około 40 urzędników. Większość przypadków dotyczy pracowników Departamentu Stanu lub CIA, którzy uskarżali się na zawroty głowy i bezsenność. Tym razem istnieje podejrzenie, że ataki miały miejsce na terytorium USA, informuje CNN. Jeden z nich w pobliżu Białego Domu, którego ofiarą padł członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Drugi w 2019 roku w Wirginii na przedmieściach Waszyngtonu, gdy urzędniczka Białego Domu wyprowadzała psa. CNN podaje, że Pentagon na początku kwietnia o incydentach w aglomeracji Waszyngtonu powiadomił niektórych członków Senatu i Izby Reprezentantów. Zdaniem Ministerstwa Obrony USA za atakami może stać Rosja. Biały Dom ściśle współpracuje z ministerstwami i agencjami, by zająć się niewyjaśnionymi incydentami zdrowotnymi i zapewnić bezpieczeństwo Amerykanom służącym na całym świecie, przekazał portalowi Tech-Il rzecznik Białego Domu. Dodał, że zgłoszone incydenty nadal są oceniane, a obecnie nie możemy podać ani potwierdzić konkretnych szczegółów. Do wspierania osób, które mogły zostać dotknięte takim atakiem z CIA powołała specjalną grupę zadaniową. Jej działanie nadzorowane jest przez Departament Stanu.